miejsce w tabeli Ekstraklasy. Po zwycięstwie nad warszawską Legią w efektownej, ciekawej grze. W 10 minucie Śródfa miał szansę na zdobycie bramki, ale przeszkodził mu słupek. Ożowianie w pojedynku z niepokonaną dotychczas warszawską Legią grali znakomicie. 35 minuta spotkania, znakomite zagranie Gilewicza i główką Śródfa zdobywa pierwszą bramkę dla gospodarzy. Drużyna Edwarda Lorenza grała piłkę nożną widowiskową, szybkie tempo, duża wola walki, sporo sytuacji podbramkowych. Oto jedna z nich. W bramce od 13 minuty meczu nastąpiła w barwach zespołu warszawskiego zmiana. Miejsce Robakiewicza, który doznał kontuzji, zajął Szczęsny. Tym razem Bednarz nie wykorzystał szansy podbramkowej. Gęsio, zagranie do Bednarza. Bednarz posyła piłkę na pole karne, podczas padającego deszczu rozgrywano to spotkanie. Wymknęła się ona z rąk bramkarza Szczęsnego i szybki Dąbrowski umieścił ją w bramce, a więc 2-0. Warszawianie mimo tego, że przegrywali dwoma bramkami, atakowali, stwarzali sytuację pod bramką przeciwnika, ale Kołodziejczyk bronił bezbłędnie, a w tym wypadku pomógł mu po strzale Czykiera słupek. Drużyna Ruchu mogła wygrać wyżej, miała sporo sytuacji strzeleckich, chociażby takich jak ta, ale tym razem Dariusz Gęsior przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem warszawskim. A więc Ruch, Legia 2-0.